Zarzut, że kobiety rezygnują z pracy z powodu chęci uzyskania świadczenia Rodzina 500+, jest mitem, który nie znajduje potwierdzenia w żadnych kompletnie danych. Dane ostatnie BL-owskie dotyczące bierności zawodowej kobiet pokazują wręcz przeciwnie, że ta bierność zawodowa kobiet zmalała. Pamiętajmy, że bierność dotyczy też kobiet bezdzietnych, że dotyczy kobiet 50+. Natomiast program Rodzina 500+ stwarza też możliwości pójścia do pracy, ponieważ kobiety w badaniach deklarowały, że dzięki temu świadczeniu mają środki na opłatę za żłobek, za przedszkole. Ba, bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, to, że rosną wynagrodzenia, że są miejsca pracy, że można w tych miejscach pracy wybierać, decyduje, że nikt dzisiaj rozsądny łatwo nie rezygnuje z tak intratnego zatrudnienia, bo sprzyja nam rynek i wzrost wynagrodzeń. Spada liczba bezrobotnych kobiet, wskaźniki aktywności się poprawiają. Być może zdarzają się sporadyczne przypadki, gdzie kobieta sprawując opiekę czasami nad chorym dzieckiem, czasami nad trójką lub większą ilością dzieci, podejmuje taką decyzję, ale to już jest indywidualny wybór. Żadnej masowej skali tego zjawiska nie obserwujemy. Chcemy oczywiście poprawić i ułatwić kobietom godzenie takiej roli zawodowej z życiem prywatnym, ze sprawowaniem opieki nad małym dzieckiem. Dlatego poprawiamy dostępność do miejsc żłobkowych, miejsc przedszkolnych. Mamy pewne pozytywne doświadczenia na polu aktywizacji zawodowej kobiet. W naszych fabrykach, w których pracuje teraz 4000 osób, 36% to są kobiety, ten współczynnik rośnie. Oczywiście wymaga to od nas wdrożenia szeregu projektów związanych z ergonomią miejsc pracy, z automatyzacją, półautomatyzacją, z polityką prorodzinną. Słyszy się, że program 500+ został wdrożony przez rząd, jest w pewnym sensie, działa w sposób negatywny, to znaczy stanowi pewną alternatywę dla kobiet, dla pracy zawodowej. Muszę powiedzieć, że u nas tego nie zaobserwowaliśmy i tak jak mówię, zatrudnienie kobiet, jak również współczynnik ilości kobiet jest dość wysoki, wyższy niż w innych sektorach przemysłu. Najniższe od lat bezrobocie to jest wyzwanie dla pracodawców. Mówi się o nim w kontekście rynku pracownika, który dziś dyktuje warunki. Ja uważam, że to wymusza pewną dodatkową jakość od pracodawców. My powinniśmy mówić o rynku dobrych pracodawców. W naszej strukturze, w naszej grupie zatrudnimy w Polsce w tym roku 300 dodatkowych osób i jak na razie nie mamy problemu z rekrutacją.